Witam! Tajemnice Gorzowa według Kwiatka dzisiaj wybiorą się w podróż gdzie? Mamy kilka naprawdę nieformalnych nazw naszych miejsc, no takich dziwnych. Na przykład kwadrat. Kwadrat nigdzie nie jest nazwą oficjalną, a każdy gorzowiak wie, gdzie jest kwadrat. Podobnie jest z Saharą, ale to już chyba mniej znane. Na końcu Sahary jest koniec świata. Ci, co wiedzą, to wiedzą. Jest też Trójkąt Bermudzki. Ale ja dzisiaj wybiorę się do Korei. Południowej, północnej? Nie wiem, a skąd mi to wiedzieć? Jedziemy dzisiaj do Korei. To jest takie miejsce w Gorzowie. Tajemnicze, mało znane, ale ta nazwa funkcjonuje. Próbuję wyjaśnić, dlaczego Korea znalazła się w granicach miast. Kiedyś przez przypadek trafiłem właśnie na Koreę, parę lat temu, i zafascynowało mnie to, skąd wzięła się taka dziwna, nietypowa nazwa wręcz. Próbowałem jadąc na Koreę właśnie teraz, próbowałem dowiedzieć się, skąd wzięła się taka nazwa wśród naszych regionalistów i ludzi, którzy znają się na Gorzowie. I co dziwne, prawie nikt nie wiedział, że w Gorzowie jest Korea. Chociaż ta nazwa funkcjonuje od wielu, 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 wielu lat. Z tego, co słyszałem, od zaraz po wojnie, kiedy ludzie tam się wprowadzili, miejsce te nazywano Koreą. Okoliczni mieszkańcy oczywiście znają to miejsce pod tą nazwą. Taksówkarz stary, fachowiec, jak jeździ, jak powiesz taksówkarzowie, zawieź mnie na Koreę, zawiezie ciebie właśnie na ulicę Krętą. Gdyż tak, teraz ta ulica, to miejsce nazywa się ulicą Krętą. Od 1960 roku jest to ulica Kręta. Gdzie to jest? No tutaj widzimy starą Bamę. Teraz to jest Johnson & Johnson chyba. A poprzednio była to Bama i za Bamą będziemy musieli skręcić w lewo w ulicę Krętą. No i co? Od 60 jest to ulica Kręta, a przedtem nazywała się ulicą Krzyżową. Tak, zaraz po wojnie nazywała się ta ulica ulicą Krzyżową, a po niemiecku było to Kreuzweg, czyli Krzyżowa. Dlaczego taka dziwna nazwa? Prawdopodobnie, ale to nie, nawet nie będę poruszał tego tematu, skąd taka nazwa dziwna, nietypowa. Pytałem się okolicznych mieszkańców, żadnego krzyża w tych okolicach specjalnego takiego nie pamiętają, gdyby stał. Także co, jedziemy na Koreę. Skąd taka nazwa? No być może to są po wojnie osadnicy z naszych ziem wschodnich, czyli takich z Zabugiem. Ciężko im było wymówić Kreuzweg i przeszło na Koreę. Jakoś Kreuzweg z Koreą, no dziwnie. Możliwe, ale mało prawdopodobne. Z drugiej strony słyszałem, że pola uprawne dookoła Korei były non-stop zalewane wodą. Tak, zboża pływały w wodzie i wystawały im tylko końcówki, co kojarzyło się z jakimiś takimi wschodnio-indochińskimi klimatami, jakimiś Wietnamami. Czy to możliwe? No możliwe. Dlaczego Korea? To jest pytanie. A Korea jest przepiękna. Jedzie się tutaj wzdłuż takich domków właśnie jednorodzinnych. Zakończona jest takim okrągłym, jakby to powiedzieć, rondem kwadratowym bardziej, ale łatwo zawrócić. Miejsce bardzo ciche, bardzo urokliwe i piękne, ale piękne tylko do czasu. Teraz mieszkańcy mają kłopoty i to spore. Witam, jestem w samym centrum Korei. Ile tu jest domów? No trochę więcej. Myślę, że początkowo znajdowało się tutaj około 10-11, góra 12 domów, a w środku, w samym centrum jakby Korei, kwadratowy taki plac, na którym łatwo zawrócić, zabudowania dworskie. Nie mam pojęcia, folwarczne? Pojęcia nie mam. Co to za miejsce i dlaczego mówią na to miejsce
Korea. I nawet mało tego. Ja nawet nie wiem dlaczego i skąd ja wiem, że to jest miejsce zwane Koreą. Może się mylę, może coś mi się popierniczyło, ale chyba nie. Byłem tutaj w tym miejscu w życiu z dwa razy. Jestem prawie pewny, że jestem w Korei. Spróbuję znaleźć jakieś materiały dotyczące tego miejsca i wyjaśnić, skąd taka egzotyczna nazwa. Sakuramasuka. I o ile początkowo nie byłem pewny, czy w ogóle znajduję się w Korei, czy coś mi się nie pomieszało, to moje wątpliwości zostały rozwiane, gdyż rozmawiałem z mieszkańcami, którzy tu mieszkają i mają diabelne kłopoty właśnie z tym, że ta enklawa, ta uliczka, która jest notowana już od roku 1888, a pierwsze domy tu zostały wybudowane w roku 1891, jest totalnie zaniedbywana przez władze miejskie. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj nie ma światła. Tu nie ma nawet jednej latarni, która rozświetlałaby mroki. Już nie mówiąc o kanalizacji. Tak, tutaj wszędzie są. To trochę wstyd dla naszego miasta, że takie miejsce jest totalnie zaniedbywane. Ja jeszcze rozumiem, że kanalizacja, bo kanalizacja to trochę trzeba jednak inwestycji. Natomiast, żeby nie powiesić ludziom tu na okolicznych słupach parę latarń, to już jest wstyd. To już jest wstyd dla naszego miasta, a oprócz tego miejsce to było ciche, spokojne i naprawdę takie urokliwe, dopóki nie powstała droga S3. Nieopodal bodajże ze 100 metrów za ostatnim domkiem biegnie droga S3. Są kurtyny akustyczne, ale nie do końca. Te kurtyny akustyczne są tylko przy samych domach. Zaraz zresztą pokażę to na filmie. A przecież hałas dobiega nie tylko bezpośrednio, ale również z boku. Myślę, że tutaj też, nie wiem, dyrekcja dróg jest mocno, proszę zobaczyć. Mocne zaniedbania są, powinny te kurtyny akustyczne sięgać trochę dalej. Ja się na tym nie znam. Ludzie tutaj strasznie narzekają na hałas, na szum, a przecież to jest S3. Samochody jeżdżą na okrągło 24 godziny na dobę. Zwariować idzie. Tak, miejsce zwane Koreą, zapomniane przez miasto, zapomniane przez władze miejskie. Może ktoś obejrzy ten nasz film i zareaguje, bo tak trochę liczę, żeby pomóc tym ludziom, bo to ciekawe miejsce jest z ciekawą, taką dosyć zagadkową historią, której nawet nie próbuję rozwiązać. Ten film możecie Państwo zobaczyć dzięki naszej inwencji twórczej. Materiał powstał z własnych środków, bez wsparcia naszego miasta Gorzowa Wielkopolskiego. No i jechałem na Koreę z myślą, że rozwiążę zagadkę tej dziwnej, nietypowej nazwy, a wracam z Korei tak samo zorientowany w tym problemie, jak tu przyjechałem. Nikt, kompletnie nikt, ani lokalsi, ani ludzie znający się na Gorzowie nie wiedzą, skąd wzięła się ta nietypowa nazwa. Natomiast dowiedziałem się dosyć sporo o problemach nurtujących tutejszych mieszkańców.